CrossFit Games w tym roku delikatnie zsieje, ale Gabi migała, więc woo! Najpierw zacznijmy od tego, dlaczego zsieje. Zsieje dlatego, że nie są w stanie do jasnej cholery, w jasny sposób, klarowny powiedzieć, kiedy co będzie leciało, kiedy co można zobaczyć. Ja próbując znaleźć informacje dotyczące tego, kiedy będzie można i gdzie zobaczyć te indywidualne eventy, pierwsze trzy, to na stronie Gamesów w dwóch różnych miejscach były dwie różne informacje. Na Facebooku znalazłem jeszcze inną, dotyczącą godziny i tego, czy to będzie gdzie na czym. Okej. Po drugie, do jasnej cholery stać was na to, żeby samolotem wyszarterować samolot, przewieźć 80 sportowców plus badylion tych wszystkich wolontariuszy, sędziów i ekipy mediowej, która tam była. Stać was na to, ale nie stać was na to, żeby kurwa postawić tam wóz transmisyjny, dzięki czemu mógłby być normalny live feed na YouTubie, kurwa. No ludzie, no, za co ja płacę? Bo ja płacę. Pan płaci, pani płaci. Jeżeli chodzicie do afiliowanego boksu, czyli do takiego, który może korzystać w swojej nazwie ze słowa CrossFit, to znaczy, że wasz boks co roku płaci $1 miliard, nie wiem ile to jest dokładnie, $1 miliard za to, żeby korzystać z tej nazwy. Tak więc, jeżeli płacisz karny w takim boksie, znaczy, że płacisz panu Grześkowi kurna Szklarzowi za to, żeby on w tym, na tej farmie, tej ranczu postawił kurde balans, wóz transmisyjny, żebyś ty mógł zobaczyć na żywo, jak oni tam sobie biegają po tym kurwa ranczu, a nie z telefonem. Kto ten martwy ciąg robi? Jakość w ogóle zdjęcie robione lodówką. Sorry, no widziałem już głosy, że ej, czego narzekacie, CrossFit wcale nie miał obowiązku. No, co nie miał obowiązku? No ja jeszcze ja podwójnie płacę. Za karnet płacę i w Open brałem udział, tam też płaciłem. No ale dobra, przejdźmy do rzeczy pozytywnych. Gabi migała, Gabi po prostu szok. Jestem w szoku, a czy szok? No z drugiej strony, zakwalifikowała się w swojej kategorii z 3. miejsca, tak więc no, to nie był przypadek. Gdyby się zakwalifikowała z 10, to było takie zobaczymy. No ale z drugiej strony, jak się zakwalifikowała z 3, to no, można się było spodziewać dobrego wyniku i był bardzo dobry. I gratulujemy. Nie wiem w sumie, co Gabi powiedzieć. Ja ze swojej strony czuję się bardzo szczęśliwy. Na pewno nie czuję się dumny, ponieważ nie mam żadnego wkładu w to, co osiągnę. Znaczy na minimalny, bo kupiłem koszulkę, której nie dostałem. Ale nie powiem o tym. Ale nie mam żadnego wkładu w to, w sensie jakim jesteś sportowcem i tak dalej. Więc nie będę mówił, że jestem dumny z tego i że Polska i że mamy to. Nie, nic nie mamy. Nic. Ty zapracowałaś. Twój trener może być dumny. Ma wkład w to, ma wkład bardzo duży w to, co się uda zrobić. Twoi rodzice mogą być dumni. No, ty przede wszystkim możesz być dumny. Ja mogę być szczęśliwy i jestem. Jest super. 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 Nie wiem, co więcej powiedzieć. Jest super. Naprawdę jest super. Życzę ci szczęścia, powodzenia, pomyślności, sponsorów, milionów pieniędzy, wizyt, uścisków ręki, wizyt w zakładach pracy. Super. Dobra, ale wracając do tego coverage'u. No co prawda na żywo ciężko się strasznie oglądało te eventy. Z jednej strony to było, no okej, dobra, niech będzie. To było trochę fajne, bo w momencie, kiedy oni o tej 3:30 w tym lobby hotelowym tam ściągnęli, u nas to była godzina tam 12:30 chyba, no to przyznam, że sam tam werkałem, co tam się dzieje, nic się nie działo. No ludzie siedzący w poczekalni, w hotelu, na tobołkach. Ale raz na jakiś czas ktoś coś powiedział i to było takie exciting, gdzie oni ich, ja tam kombinowałem, że może do jakiejś bazy wojskowej, jakieś Guantanamo, gdzie oni ich tam... Był w tym element fajności, że to było takie właśnie troszeczkę z ręki z komórki, ale w momencie, w którym zaczął się już sam event któryś, no to dobrze by było, żeby to jednak było porządnie zrobione, no a to takie było strasznie mało profesjonalne, ale co prawda no, wyniki są już znane i większość osób ma to w dupie, bo tak, natomiast CrossFit zmontował takie krótkie, dosyć kilkunastominutowe powiedzmy filmy. Taki montaż tego, co się działo na tych eventach, gdzie jest już normalnie i komentarz i tak dalej, i tak dalej. Zalinkuję te filmy na dole w opisie swojego filmu. możecie sobie zobaczyć. No i to już tak wygląda typowo gamesowo, więc no, co prawda po fakcie, emotion mniejsze, ale no, zawsze to można zobaczyć, co tam się dokładnie troszeczkę działo. Kochani, no teraz największy emotion myślę, że dopiero przed nami. Znaczy, no w sumie zależy dla kogo, dla Gabi już w sumie nie. Troszeczkę jestem zdziwiony tym, jak wygląda tablica liderów w indywidualnych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Co prawda, no Matt Fraser, no okej, no wiadomo. Natomiast Brent Fikowski? What? Bardzo fajny koleś. W ogóle, jeżeli ktoś nie ogląda, nie wiem, jakoś go to omija szerokim łukiem, to ja bardzo serdecznie polecam dokumenty, no, inaczej się tego nazwać nie da, na kanale CrossFit, dotyczące tam Road to the Games, czy jakieś dokumenty, materiały fajne kręcone przez Sevana na samych regionalsach, na niektórych regionach, kiedy tam był. Bo można troszeczkę bliżej poznać tych zawodników, którzy tam występują. Właśnie między innymi o Brencie Fikowskim było parę wstawek. Bardzo fajny koleś. Jestem bardzo zdziwiony jego wspaniałym performancem. I bardzo mi to wszystko krzyżuje plany, ponieważ ze znajomymi założyliśmy się, kto wygra w tym roku. Kobiety, mężczyźni, kobieta, mężczyzna. I jak na razie moje typy się nie sprawdzają. Kara, łeb, trzymam za ciebie kciuki, odbijesz się jeszcze jak piłeczka, ty jesteś taka mała piłeczka i ty tak się odbijesz, tak będzie zajebiście. I Björkwin Karl Gudmundsen, liczę na ciebie. W zeszłym roku nikt się nie spodziewał, że będziesz na podium i byłeś. W tym roku nikt się nie spodziewa, że wygrasz to. Muszę to wygrać, bo są mi potrzebne pieniądze. Kochani, dziękuję, dawno nic nagrywałem. Nie wiem, kiedy nagram następny materiał, zarobiony jestem. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam Gabi jeszcze raz, naprawdę szapoba, super, ekstra, super. Super. Lajkujcie, komentujcie, szerujcie, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Pozdrawiam was.